W tym odcinku przyjrzymy się kolejnemu smart multimetrowi, czyli S1 od firmy Fnirsi. Zapraszam na film. Multimetr przychodzi zapakowany w takie ładne kolorowe pudełko. W moim przypadku czujnik temperatury, czyli termopara typu K, została dołączona osobno. W środku mamy jakiś certyfikat. Sam multimetr, ładnie zapakowany. Tak się prezentuje. Następnie pod spodem mamy komplet akcesoriów. Kabel USB typu C do ładowania multimetru, przewody pomiarowe oraz instrukcje obsługi w języku angielskim i chińskim. Rzućmy okiem na przewody pomiarowe. Mamy tutaj bardzo precyzyjne, pozłacane końcówki pomiarowe. Osłonięte są takimi kapturkami, które prawdopodobnie szybko się gdzieś zgubią, ale igły te nie są aż tak cienkie, żeby same z siebie się zgięły. Oczywiście tego typu końcówki nie są wskazane przy pomiarach wysokich napięć, głównie ze względu na to, że łatwo je skrzyżować i wywołać zwarcie. Same sądy opisane są jako 20 A, kategoria 3, 1000 V max. Dalej mamy całkiem przyzwoitą odgiętkę. Izolacja przewodów jest opisana, 1000 V, 105 stopni PVC. Z drugiej strony mamy standardowe, tanie, czteroczęściowe wtyki bananowe 4 mm, osłonięte taką miękką izolacją. No i mamy standardową długość około metra, razem z sądami i końcówkami pomiarowymi. Termopara posiada również czteroczęściowe wtyki bananowe, osłonięte plastikową izolacją. Przewody od termopary są zalutowane do wtyków bananowych. W zestawie mamy jeszcze kabel USB-C do ładowania multimetru o długości około 0,5 metra. Jest to mały kieszonkowy multimetr stylizowany na smartfon, z wbudowanym akumulatorem o pojemności 1000 mAh oraz sporym wyświetlaczem. Jego maksymalne wskazanie to 9999. Z tyłu posiada wbudowaną latarkę i wyposażony jest w funkcję Smart, a więc automatycznie wykrywa, czy podłączyliśmy do niego napięcie stałe lub przemienne oraz rezystancję. Obudowa multimetru wykonana jest z ABS-u, jest cała plastikowa, nie ma tutaj gumowych elementów oprócz tych trzech przycisków z przodu, jest całkiem sztywna. Natomiast multimetr jest dość lekki, bo waży jedynie 135 g. U góry mamy włącznik zasilania, gniazdo USB-C do ładowania, tutaj jest dioda, która zapala się na czerwono w trakcie ładowania. Na spodzie mamy tylko dwa gniazda pomiarowe, których polaryzacja nie jest oznaczona, a to dlatego, że ten multimetr nie mierzy prądu. Słucham? Po prostu nie! Co musicie przyznać, że jest dość nietypowym rozwiązaniem. Tutaj z tyłu jest jeszcze taki otwór, dzięki któremu możemy multimetr zawiesić na jakiejś smyczy. W tym miejscu jest antena od bezkontaktowego pomiaru. Natomiast z przodu mamy trzy przyciski. Przycisk do wyboru funkcji pomiarowych, przycisk do bezpośredniego uruchomienia funkcji pomiaru bezkontaktowego przewodów pod napięciem oraz funkcji próbówki oraz przycisk hold służący do zatrzymywania wskazania na ekranie. Po dłuższym jego wciśnięciu uruchamia się latarka. Zwróćcie uwagę, że multimetr uruchamia się natychmiast po dotknięciu przycisku włącznika, co może powodować przypadkowe uruchomienie, jeżeli trzymamy go w jakiejś torbie i coś dotknie bezpośrednio włącznika. Co jeszcze zauważyłem, przeglądając funkcję tego multimetru, nie posiada on możliwości ręcznego wybrania zakresów, także jest naprawdę bardzo mądry i sam sobie wszystko kontroluje. Wyświetlacz tego multimetru jest negatywowy, czyli cały czas uruchomione jest podświetlenie cyfr. W pomieszczeniu jest bardzo kontrastowy. Także pod tym względem nie ma problemu. Natomiast wadą tego typu ekranów jest to, że w świetle dziennym cyfry są naprawdę bardzo słabo widoczne. Multimetr wyświetla maksymalnie 9999 wskazań. Ma wyświetlacz dwufunkcyjny. Na górze mamy bar graf, czyli taki analogowy wskaźnik. Natomiast tutaj u góry w przypadku napięcia przemiennego mamy wartość napięcia oraz częstotliwość. W przypadku wyboru pomiaru temperatury mamy wartości w Celsjuszach oraz Fahrenheitach. Oczywiście multimetr posiada auto wyłączanie, które sygnalizowane jest tą ikonką na górze. Z racji swojej konstrukcji nie ma tutaj klasycznego pokrętła, natomiast w środku znajduje się przekaźnik, który elektrycznie przełącza odpowiednie wejścia. Sama obudowa nie wykazuje tendencji do wyginania się czy trzeszczenia, natomiast możecie zobaczyć, że wciskając mocniej przycisk pod wyświetlaczem, ma to wpływ na wyświetlanie się cyfr na dolnej pozycji. Widać taki cień. Z tyłu oczywiście nie ma żadnej podstawki. Urządzenie przeznaczone jest do trzymania w dłoni. Z racji, że multimetr zasilany jest wbudowanym akumulatorem, to pobierany prąd sprawdzimy sobie podczas rozbiórki w dalszej części filmu. Zaraz po uruchomieniu pracuje w trybie automatycznym, czyli jest w stanie sam wykryć, czy podłączyliśmy do niego napięcie stałe lub przemienne, rezystancję. Oczywiście możemy też ręcznie wybierać zakresy. Mamy tutaj napięcie stałe na pierwszej pozycji, napięcie przemienne razem z częstotliwością.
pomiar rezystancji, spadku napięcia na diodzie oraz tester ciągłości są tutaj wszystkie na jednym zakresie. Także jest to bardzo nietypowe rozwiązanie. Nie ma tutaj osobnego wyboru rezystancji czy spadku napięcia na diodzie. Wszystko jest w jednej funkcji. Następnie mamy pomiar pojemności, pomiar częstotliwości, pomiar temperatury, który, zobaczcie, nie jest tutaj pokazany. No i znowu tryb automatyczny. Tym osobnym przyciskiem włączamy tryb wykrywania przewodów pod napięciem oraz taki tryb próbówki. A tutaj mamy przycisk Hold, który zatrzymuje nam wartość na ekranie. Przytrzymując dłużej ten przycisk, włączamy latarkę. Jeżeli chodzi o dokładność pomiaru, to zobaczcie, na zakresie DC mamy 0,8% plus 3 cyfry oraz plus minus 1,2% plus 3 cyfry. Także bez szału dokładność. Minimalne napięcie, jakie wykrywa multimetr w trybie tym automatycznym, to 0,75 V DC. Poniżej tego multimetr w trybie automatycznym nie jest w stanie wykryć, co do niego podłączyliśmy. I pokazuje na przykład rezystancję. Dalej, dla napięcia przemiennego mamy również plus minus 0,8% plus 3 cyfry, 1,2% plus 3 cyfry. Według instrukcji multimetr mierzy prawdziwą wartość skuteczną napięcia przemiennego w zakresie od 50 Hz do 1 kHz. Dla rezystancji dokładność również wynosi 0,8% plus 3 cyfry. Tester ciągłości uruchamia się poniżej 50 ohmów. Dokładność pomiaru temperatury, jak widać. Dokładność pomiaru pojemności na całym zakresie wynosi plus minus 4,5% plus 5 cyfr. Natomiast jeżeli chodzi o pomiar częstotliwości, mamy plus minus 0,1% plus 3 cyfry. Także można powiedzieć, że jest to sprzęt warsztatowy o dość niskiej dokładności. Z racji tego, że multimetr ma tutaj gniazdo ładowania, to sprawdzimy sobie, czy pomiędzy masą tego gniazda a masą tutaj wejściową mamy połączenie elektryczne, żebyśmy mogli wiedzieć, czy da się bezpiecznie korzystać z tego sprzętu. No i z tego, co widzę, nie ma tutaj połączenia. Dla pewności zmierzę jeszcze rezystancję. No i zobaczcie, nie ma tutaj w ogóle żadnej rezystancji. Podczas ładowania multimetr pobiera około 0,5 A z zasilacza USB. W trybie ładowania po uruchomieniu multimetru nie da się korzystać z funkcji pomiarowych. Sprawdźmy sobie najpierw tę funkcję auto, czyli wykrywanie napięcia stałego przemiennego oraz rezystancji. Tutaj mam źródło napięcia odniesienia 5 V. Zobaczmy, jak szybko multimetr je wykryje. Przełączył się na AC i na DC. Co ciekawe, tutaj jest 4,99 V w trybie automatycznym, a zobaczcie, jeżeli przełączę się na tryb ręczny DC, mamy 4,97 V. Także jest tutaj różnica w napięciach pomiędzy trybem automatycznym a ręcznym, co nie jest fajne. Zobaczmy dalej, rezystancja 10 ohmów. No i jest, i zauważcie, że multimetr zaczyna piszczeć, bo niestety tutaj rezystancja i tester ciągłości są na jednej funkcji jednocześnie. Zobaczmy 1 kilo. Bardzo ładnie. 100 kilo. Bardzo dobrze. 1 mega. Widać, że tutaj bardzo szybko reaguje na rezystancję, czyli prawdopodobnie najpierw jest przygotowany do pomiaru rezystancji. No i sprawdźmy napięcie przemienne. No i zgadza się. Sprawdźmy sobie ten nieszczęsny próg napięcia 0,75 V w trybie automatycznym. Podłączam się równolegle do multimetru oraz do zasilacza laboratoryjnego. Mam ustawione około 0 V. No i zobaczcie, pokazuje rezystancję 292 ohmy. Teraz ustawię 100 mV na zasilaczu. No i mamy dalej rezystancję. 0,5 V. Dalej mamy rezystancję. 0,7. Nie ma nic. 0,8. Dopiero wskakuje nam na 0,8 V DC. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Skontrolujmy sobie najpierw pomiar napięcia stałego. Do jednego źródła zasilania mam podłączone 3 multimetry. Sanwe, badany w NIRSI S1 oraz tutaj w rogu bardzo dokładny multimetr laboratoryjny. No i jedziemy od zera. 50 mV. Bardzo dobrze. Zgodnie ze specyfikacją. 100 mV. 200 mV, 0,5 V, bez żadnego problemu, 1 V, 2 V, 5 V, 10 V, 15 V, 20, 30 V,
40V, 50V, 55 maksimum mojego zasilacza. Myślę, że z porządku, tutaj jest dokładność 0,8% plus 3 cyfry. Przy okazji spójrzcie na ten bar graf, jak on wolno się odświeża. Praktycznie tak samo jak cyfry. Także nie daje tutaj żadnej dodatkowej użytecznej informacji. Teraz sprawdzimy sobie napięcie przemienne oraz pasmo przenoszenia przetwornika TrueRMS. Zauważcie, że ustawiłem amplitudę 1,3V RMS. I multimetr nie pokazuje teraz częstotliwości. Zgodnie z instrukcją jest ona wykrywana dopiero od 1,5V RMS. Także ustawię tutaj 2V RMS, żebyśmy mogli widzieć tą częstotliwość. I jedziemy od 10 Hz. Jeżeli napięcie spadnie do około 1,4V, to jest koniec pasma przenoszenia. 20 Hz. 50. 100 Hz. 200. 500 Hz, 1 kg, 2 kg, 3 kg, no i już mamy 1,45 V, 3,1, no mniej więcej 3,1 kg, takie jest pasmo dla sinusa. Teraz jedziemy to samo dla trójkąta, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kg, 2 kg, 3 kg, no i w zasadzie 3 kHz, to jest pasmo dla trójkąta również. Teraz taki przebieg odkształcony, 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200, 500 Hz. 1 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz mniej więcej pasmo dla takiego przebiegu. Także jest w porządku i zgodnie z tym, co jest napisane w instrukcji. Od razu sprawdzimy sobie pomiar częstotliwości. 10 Hz, 50%, przebieg prostokątny. Pojedziemy dalej, 1 MHz, 2 3, 5 MHz, przy 6 jeszcze pokazuje, przy 7 już nie, no ale mam tutaj długie przewody, także podłączam się bezpośrednio do generatora. No i teraz zobaczcie, 8 mega, 9, no i 10 mega, max, 11 mega już nie pokazuje, mamy 0. Zobaczcie, co się dzieje na testerze ciągłości. Podaję mu sygnał o częstotliwości 1 Hz i wypełnieniu 50%, czyli tak jakbym zbierał sondy co sekundę na pół sekundy. I spójrzcie, co się dzieje na wejściu. Te niskie poziomy to jest to zwieranie właśnie. Zauważcie, że w niektórych miejscach jest taki skok napięcia. To ten multimetr generuje napięcie do pomiaru diody. Po prostu on próbkuje na różne sposoby i przez to tester ciągłości jest tak opóźniony. W momencie, kiedy się zgrają te obydwa sygnały, zobaczcie, co się dzieje. I mamy przerwę. Teraz jest OK. O, i znowu. Jeżeli zwiększę częstotliwość na 2 Hz, no to zobaczcie, co tutaj się dzieje. I multibet nie jest w stanie za każdym razem wykryć ciągłości. Przy puszczeniu mu takich szpilek, czyli 1 Hz i wypełnienie 1%, multimetr praktycznie cały czas podaje napięcie, tak jakby chciał przetestować diodę i nie ma szans tutaj na zmierzenie ciągłości. 10% wypełnienia, nic. 20%, o teraz już coś łapie. Czyli mamy 20% wypełnienia, żeby zareagował tester ciągłości. No i w praktyce wygląda to w ten sposób. Także bez szału. Teraz taki test praktyczny. Ten układ scalony ma 7 nóżek podłączonych do zasilania. Chciałbym je znaleźć. Jedną sondę podłączam tutaj do pulsa zasilania kondensatora. No i policzmy, ile wykryjemy. 1.
Muszę naprawdę bardzo wolno jechać. Tu powinny być dwie. I nie ma nic. Drugi raz. Jedna. I tylko jedna. Jadę trzeci raz. Pomału. Raz. No i dwa. Także naprawdę bez szału. Chyba najgorzej ze wszystkich multimetrów, jakie testowałem. Jeżeli chodzi o napięcie na teście diody, no to mamy do dyspozycji 3,23 V. A prądu nie jestem w stanie zmierzyć, ponieważ multimetr przechodzi na test ciągłości. Sprawdźmy w praktyce, czy jest w stanie zapalić te diody. Czerwona. Zapala się, mamy 1,8 V. Zielona. 1,8 również się zapala. Niebieska. 2,52 V. Tutaj mam 3 diody w szeregu, także spadek na jednej diodzie 0,56 V, na dwóch oraz na trzech diodach 1,64 V. Także tutaj bez zarzutu. Skutkiem tego, że multimetr jednocześnie mierzy rezystancję, ciągłość oraz spadek napięcia na diodzie, podłączając rezystor o małej rezystancji, będzie nam cały czas piszczał. Tutaj mam teraz 0,1 Ohma ustawione. No i powiedzmy, że mniej więcej się zgadza. Dajmy 0,2. No i w porządku. Pół Ohma. Bez zarzutu. 1 Ohm. Może być, jest w porządku. Mam ustawiony 1 kilo na opornicy. Multimetr jest w tym samym trybie wybranym ręcznie. Czyli pomiar ciągłości, rezystancji oraz diody. I spójrzcie, co się dzieje. 1 kilo. 0,8 V napięcie. No i fajnie. 2 kilo. 1,3 V prawie napięcie, 3 kg, 5 kg. Jeżeli przejdę na tryb automatyczny, ten Smart, znowu na tym trybie Smart jest w porządku. Tak, tu jest 2 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg, no i 10 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg. 900, 1 mega, 1,1. Czyli wygląda, że chyba ja tutaj czegoś nie rozumiem. Po prostu ten multimetr nie ma możliwości wybrania ręcznie zakresu pomiaru rezystancji. Na to wychodzi. W tym trybie nic nie pokaże. Przy 1 kilo rezystorze pokazuje spadek napięcia. Czyli pomiar rezystancji działa tylko i wyłącznie w tym trybie auto. Jeżeli chodzi o pomiar pojemności, no to musimy mieć na względzie, że nie ma tutaj możliwości zerowania wskazania. Także podłączamy to, co jest. Włącznie z pojemnością przewodów. 306 pico. Mamy 480. 1 nano. Tu jest duży rozrzut. Tu już jest lepiej. 98,3 nano. Tu by się zgadzało. 576 nano. No, dla wyższych pojemności jest lepiej. Z tej przyczyny, że ta pojemność szczątkowa tutaj już ma mniejsze znaczenie. 1,04 mikro już jest ładnie. Czyli tak dla mikrofaradów można powiedzieć, że już jest dobrze. 10,18. 105 mikro. 509 mikro. 939, 3293 mikro, 8285 i dobijemy jeszcze 3300, to będzie 11,5 mniej więcej. No i zgadza się. Jeżeli chodzi o pomiar temperatury, to tym razem gotująca się woda, mamy 100 stopni, także jest w porządku. Został nam jeszcze bezkontaktowy pomiar przewodów pod napięciem. Tutaj jest kawałek przedłużacza pod napięciem. No i zobaczmy. Ledwo cokolwiek wykrywa.
Także jak zwykle bez szału. No i jeszcze funkcja próbówki, czyli pomiar fazy przy pomocy jednego przewodu. Nie ma nic. Jest faza. No i tutaj również nie ma nic. Także tu jest ok. Tak prezentuje się płyta naszego multimetru. Tutaj od dołu mamy gniazda pomiarowe. Są to najtańszego typu gniazda na takich tulejkach metalowych. Przylutowane są po prostu do płytki PCB. Następnie tutaj mamy buzzer oraz tranzystor, który nim steruje. Jak widać, biegnie on do tego układu. Tutaj mamy miniaturowy przekaźnik, który służy do przełączenia zakresów. Włącza on również w obwód te parę tranzystorów, która jest w konfiguracji takiego zabezpieczenia nadnapięciowego. Są one połączone z tym termistorem PTC. Jest to takie proste, typowe zabezpieczenie. Nie ma tutaj żadnych innych układów zabezpieczających. Zauważcie, że nie ma żadnych wycięć w płytce. Wszystkie elementy są blisko siebie. Tutaj zaraz przy gniazdach pomiarowych mamy buzzer. Tutaj są rezystory, które tworzą dzielnik napięcia, dopasowujący wartość mierzonego sygnału do poziomu akceptowalnego przez układ multimetru. Nie ma tutaj oczywiście żadnych bezpieczników. Multimetr nie mierzy prądu. Płytka wygląda naprawdę skromnie, według mnie nie spełnia ona wymagań dotyczących kategorii 3000 V. Tutaj dalej mamy układ TM1621, jest to sterownik wyświetlacza oraz zawiera pomocnicze funkcje dla multimetru. Następnie tutaj mamy główny układ multimetru DTM0660L, bardzo popularny scalak o dobrych parametrach. Otoczony jest on niezbędnymi elementami noty katalogowej. Mamy akumulator 1000 mAh, 3,7 Wh, rezonator kwarcowy 4 MHz, Tutaj mamy pamięć EEPROM służącą do zapisywania konfiguracji dla tego układu oraz danych kalibracyjnych. Tutaj mamy układ TP4056, jest to kontroler ładowania akumulatora litowo-jonowego podłączony do tego gniazda USB-C. Tu mamy stabilizator 3,3 V, on daje główne napięcie zasilania dla całego multimetru. Tutaj dioda LED latarki, włącznik zasilania, tu na płytce widać antenę od bezkontaktowego pomiaru. Z tej strony to generalnie wszystko, pod tym akumulatorem raczej nic się nie znajduje. Jest on przyklejony na bardzo mocną taśmę dwustronną. Zobaczmy z drugiej strony. To jest panel LED-owy, podświetlenie ekranu. Tutaj od strony gniazda USB mamy dwie diody LED, czerwoną i zieloną. Tutaj są styki do programowania układu. Styki od wyświetlacza, połączonego oczywiście na takiej gumce przewodzącej. No i tutaj mamy ścieżki od trzech przycisków funkcyjnych. No i tyle. Tak wygląda ten negatywowy wyświetlacz. Widać, że są tutaj naniesione różne filtry z kolorami. Tutaj mamy panel przedni z przyciskami oraz szybką wyświetlacza, a tutaj mamy spudobudowy. Zobaczcie, że zdążyła się już dość znacznie porysować, a używam tego multimetru dopiero drugi dzień. Tak samo szybka zasłaniająca latarkę ma tutaj dość dużą rysę, zobaczcie. Także w warunkach warsztatowych ta obudowa raczej długo nie przetrwa w dobrym stanie. W tym momencie akumulator jest odłączony. Ja podłączyłem zewnętrzny zasilacz o napięciu 3,9 V. Multimetr, gdy jest całkowicie wyłączony, pobiera 4,62 mA. Po uruchomieniu mamy w trybie auto pobór prądu na poziomie 62 mA, także sporo. Przechodząc na kolejne zakresy, widać, że ten pobór niewiele się zmienia. Z włączonym buzzerem oraz latarką maksymalny pobór prądu to 78 mA, także naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o plusy tego multimetru, to według mnie jest niewielki, także mieści się w kieszeni. Ma wbudowany akumulator, także ten pobór prądu nie będzie aż tak problematyczny. Jego parametry zgadzają się z tym, co jest podane w instrukcji, także tutaj nic nie zostało przekłamane. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, to niestety uważam, że ten multimetr jest zbyt mądry, nie pozwala na wiele użytkownikowi, na pełny ręczny wybór zakresów. Tutaj jest trochę nieporozumienie z tym wyborem rezystancji, możemy ją mierzyć tylko w tym trybie automatycznym. Z drugiej strony czułość w tym trybie smart zaczyna się dopiero od 0,75 V, no i jak mogliście zobaczyć, są różnice we wskazaniach pomiędzy tym trybem smart a trybem ręcznym dla napięcia. Także biorąc pod uwagę jego cenę, oscylującą w okolicach 130-150 zł, no myślę, że w tym przedziale jest w czym wybierać. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii o tym multimetrze. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego filmu. Trzymajcie się.